Panie trenerze, jak pan oceni dzisiejszy mecz z przeciwnikiem i z wiatrem? Wiatr był dla jednych i dla drugich. No. A przeciwnik? Przeciwnik był niezłym zespołem. Starali się, grali w piłkę, mieli swoje sytuacje. Myśmy też jeszcze mieli swoje sytuacje. Natomiast do przerwy praktycznie mecz się rozstrzygnął. Chociaż była sytuacja przy stanie 0-0, której nie wykorzystał Kucharczyk, dobrze mówię. I to mogło troszeczkę zaburzyć to, co się działo później. No ale strzeliliśmy jedną, drugą, trzecią. Wynik się ułożył dobrze. Jeszcze błąd bramkarza, wybieg za boisko, zmiana. Natomiast druga połówka to już taka, druga połowa to już taka gra. Powiedziałbym u moich zawodników, nie rozumiałem ich, bo można było spokojnie ten mecz doprowadzić do takiego wyniku, że byłoby spokojnie 3-0. Pogubiliśmy się, gdzie przeciwnik grał jednego zawodnika mniej. No, ale trzeba się cieszyć z tego, co jest. Dwa mecze, 6 bramek strzelonych, to jest dobry wynik. No, ale niepotrzebnie stracone. U siebie żeśmy stracili jedną w końcówce i tu straciliśmy jedną w końcówce, więc nie powinniśmy tracić bramek, gdzie wynik praktycznie jest złożony i można to było rozstrzygnąć spokojnie, a tak to troszeczkę nerwów było. Panie trenerze, jak pan oceni ten mecz? Taki miał dwa oblicza ten mecz. W pierwszej połowie przewaga i straty bramek, a w drugiej atakujemy i za mało bramek? No właśnie, rzeczywiście dziwny mecz. W pierwszej połowie przewaga, a przegrywamy, przewaga oczywiście drogowca i to zdecydowana wizualnie. Gdyby było za punkty, za wartości artystyczne, pewnie byśmy byli zdecydowanymi liderami. Niestety no, trzy bardzo proste błędy, uważam, dwa błędy bramkarza Samba. Później przy trzeciej bramce Śliwińskiego też Prasek się zawahał. Ponieważ Śliwińskiemu piłka odskoczyła gdzieś tam na 20 metrów, gdyby podjął taką decyzję, nie byłoby tych bramek i prawdopodobnie ten mecz by się inaczej potoczył. No ale naprawdę czapki głów przed chłopakami, dla chłopaków, ponieważ wyszliśmy w drugiej połowie grając oczywiście w 10. To my prowadziliśmy grę, to my stwarzaliśmy sytuacje bramkowe i strzeliliśmy tą jedną bramkę. No, gdyby szczęście dopomogło, strzelilibyśmy ewentualnie drugą. Kto wie, jak ten mecz by się potoczył. Byliśmy przegraną drużyną już w pierwszej połowie, natomiast o włos dosłownie, gdyby los troszeczkę pomógł, mogło być zupełnie inaczej. No ale cóż, no, zbieramy siły, jedziemy w środę też do mocnego przeciwnika, do Pogoni Grodzisk Mazowiecki. No i gdzieś te punkty trzeba zdobyć, tak? W ciągu tygodnia drugi bardzo ciężki mecz pod względem fizycznym pana drużyna wytrzymała. No, to tylko świadczy o dobrym przygotowaniu drużyny, natomiast kadra jest wystarczająco szeroka, pomyślę nad zmianami, żeby w jakiś sposób to porotować, bo kolejny z kolei ważny mecz po środzie w sobotę ze Spartą Jazgarzem, więc tak trzeba będzie ułożyć, żeby siły były odpowiednio rozłożone, a chłopcy przygotowani do obydwu meczów.